Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Miałem nie nagrywać audycji, ponieważ trochę kiepsko się czuję. Chyba znowu mnie zawiało na kursie motocyklowym. Dzisiaj znowu rzeczywistość mnie troszeczkę zaskoczyła, ponieważ przeziębiam się na kursie, dlatego że najpierw sobie jeżdżę na przykład slalom godzinę, godzinę 20, a potem z instruktorem idziemy na miasto. On pan jedzie za mną albo samochodem, albo motocyklem. No wpadłem na pomysł, że no skoro się przeziębiam, jestem spocony, tak? bo to jest ciężka jednak robota. Te slalomy, ósemki i tak dalej. Spocony jadę na miasto, pęd powietrza em, mnie schładza, zawiewaj, mamy przeziębienie. No to dzisiaj przyszedłem od razu jeszcze grubiej ubrany i myślę, że pojedziemy od razu na miasto. A potem będzie slalom, to już mogę być spocony, nie ma pędu pecza, będzie ok. No, ale rzeczywistość mnie zaskoczyła, ponieważ przyjechałem i mój pan instruktor przedłużyło mu się i jeszcze przez pół godziny miało go nie być, więc dali mi zastępczego pana instruktora, który nakazał mi robienie slalomu, co zrobiłem. Oczywiście spociłem się jeszcze bardziej, potem przyjechał mój instruktor, pojechaliśmy, oczywiście znowu mnie zawiało. Hmm, oczywiście mam znowu objawy przeziębienia, piecze mnie cała opucna, źle się czuję i tak dalej, i tak dalej. Mogłem się lżej ubrać, no ale to nieważne. Chciałbym Państwu powiedzieć, że wiele z osób, które wchodzą w rozwój duchowy, w tematy o duchowości, jodze, medytacji, samorozwoju, samoobserwacji, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, nie tylko w rozwoju duchowym, ale przede wszystkim w rozwoju osobistym. Jeśli chcesz panować nad samym sobą, no to musisz poznać, jak ty sam reagujesz, funkcjonujesz, w jaki sposób działasz, więc bez samoobserwacji się niestety nie obejdzie. Mówię niestety, dlatego że samoobserwacja potrafi być bardzo nieprzyjemna. Człowiek, który często żyje w poczuciu, że jest. Dobrym człowiekiem dowiaduje się o sobie tego, że przeważnie jest egoistą, że wcale nie był taki dobry, za jakiego się uważał. Różnie to bywa. Prawdziwa samoobserwacja zawsze prowadzi do jakim po jakimś czasie do runięcia murów kłamstw o sobie samym. A większość ludzi żyje w kłamstwach o sobie samym. Są to kłamstwa przeważnie negatywne. Czyli ludzie uważają się za złych, głupich, nie niedorajdów. Nasze kochane otoczenie, społeczność, która nas otacza, bardzo dba, byśmy się uważali za gówno, bo wtedy oni się lepiej czują. Gdy uważamy się za gówno, nie próbujemy. Osiągnąć sukcesu, nie próbujemy zdobywać zwycięstw, nowych jakby nowych progów, nie wiem, czy to dobrze nazwałem, nowych progów w życiu zdobywać. Dlatego, że uważamy, że i tak się nam nie uda, bo przecież jesteśmy głównymi i niczym więcej. Więc e, zazdrośnicy, zawistnicy, toksycy, e, frustraci, wszelkie maści, oni wszyscy bardzo chcą, żebyśmy się czuli jak gówno i jeśli mają taką możliwość, to robią wszystko, co w ich mocy, żebyśmy się jak te gówno czuli. Są też ludzie, którzy poszli w drugą stronę. Czy mamy tu nierównowagę, że ktoś zamiast uważać się realnie, ocenić swoje możliwości, to uważa, że jest zerem? I mamy kogoś, kto znacznie wyszedł poza swoje umiejętności, poza swoją realną skalę i uważa się za geniusza. Tacy ludzie często są spotykani w internecie jako hejterzy, frustraci. Mm, największe nieszczęście mamy wtedy, kiedy człowiek o przeciętnych, średnich możliwościach, które owszem można by wyśrubować, można by poddać je szkoleniu, taki człowiek nie, nie poddaje siebie szkoleniu, ponieważ już uważa się za skończonego geniusza. No, ale lata lecą, on nie trenuje swoich umiejętności, tylko uważa, że to już to, co on sobą reprezentuje, to już jest bycie geniuszem. No i nagle widzi kogoś, kto nie ma wykształcenia, kto jest słaby, kto ma chorobę i mimo wszystkich tych przeciwności losu, radzi sobie dużo lepiej od takiej osoby. Wtedy pojawia się frustracja, nienawiść, złość i rosnące wewnętrzne ciśnienie, które każe, zmusza wręcz taką osobę do destrukcyjnych działań. Jak bardzo jest to działanie pozbawione sensu, to chyba Państwo rozumieją. No bo zamiast jakby, no, zająć się sobą taka osoba, żeby odnosić realne sukcesy, to marnotrawi swój czas na myszczenie się na jednej osobie, ale przecież na świecie jest 7 miliardów ludzi i takich ludzi, których można nienawidzić, bo coś odnoszą sukces, coś osiągają, mimo, że nie mają jakichś tam społecznie uznanych papierków, no to jest cała masa, nie starczy tysięcy, milionów żyć, żeby takich ludzi zniszczyć, więc no jest to kompletna strata czasu idiotyczna, powodująca wiele zła, nieszczęści, tragedii nawet. Chcę Państwu powiedzieć, że wielu ludzi wchodzi w rozwój duchowy dlatego, ponieważ nie udało im się osiągnąć sukcesu w świecie, w świecie, gdzie liczy się pieniądz, głównie pieniądz, znajomości, Pieniądz, głównie pieniądz, wyszukiwanie luk rynkowych. No tu mógłbym wymieniać i wymieniać i nie znam się na tym temacie, więc pewnie bym wiele rzeczy pominął. Suma sumarum chodzi o pieniądze, robienie pieniędzy. Kiedy mamy człowieka, któremu nie udaje się w związkach, w sporcie, w osiągnięciu odpowiedniej sylwetki, w biznesie, w osiąganiu sukcesów, w zdobywaniu władzy, sławy, to taki człowiek wchodzi w rozwój duchowy. Taki człowiek wchodzi w jakąś grupę rozwoju duchowego. Licząc na to pamiętam sam po sobie, gdy wszedłem akurat w grupę Leszka-Rządwo, grupę związaną wokół terapii regresingu, przepraszam, ciągle sms y staje. Chociaż nie, nie będę wyciszał telefonu, jeszcze się będę dzwonił. Więc ludzie wchodzą do takich grup licząc przede wszystkim, że mężczyźni poznają fajną dziewczynę, bo dziewczyny na nich nie zwracają uwagi. Znaczy zwracają, ale takie, które ich w ogóle nie interesują. Że może poznają jakiegoś milionera zagubionego, który kopsnie trochę kasy, bo zobaczy, jak oni są strasznie uduchowieni. Czyli wchodzi się przeważnie w takie właśnie rejony rozwoju osobistego, duchowego, głównie po to, żeby oszukać trochę rzeczywistość. Nie osiągnąłem nic w tym, co daje przyjemność, radość, podziw innych, szacunek innych ludzi, więc ja pójdę na skróty. To, czego nie wiedziałem, gdy byłem młodym człowiekiem i dokonałem tego zwrotu, tak jak wielu innych, no to właśnie nie wiedziałem, jakie są prawdziwe przyczyny. Nie wiedziałem też, jakie będą tego skutki, ale się dowiedziałem. Większość osób w grupach rozwoju duchowego to są najczęściej zakompleksieni frustracji. Sam taki byłem, to nie to, że obrażam kogokolwiek. Zakompleksieni nieudacznicy sam taki byłem, nie obrażam nikogo, powtarzam po raz drugi. I są to ludzie, gdzie są to grupy ludzi, gdzie są takie same problemy, które tworzyli w innych grupach. Chcę Państwu powiedzieć, że wielu ludzi, którzy rozwijają się duchowo, czuje jakby takie poczucie, że oni są lepsi na przykład od biznesmena. Oni są lepsi od multimilionera, od człowieka, który idzie drogą sukcesu. Powiem Państwu, że w swoim życiu 40-letnim z racji tego, że znam trochę ludzi bogatych, z kilkoma się przyjaźnie. znam też ludzi uduchowionych, sam latami trenowałem medytację różne inne rzeczy. Zresztą Państwo te moje historie, wszystkie znacie. I trochę tego liznałem, i trochę tego, li może w duchowości li znałem trochę więcej niż przeciętny człowiek, który się zajmuje medytacją. I mogę Państwu powiedzieć, jakie są moje spostrzeżenia, i chciałbym się z Państwem podzielić pewną, moją wiedzą, która myślę, że może Państwu pomóc. Jakiekolwiek poczucie człowieka uduchowionego, wyższości nad człowiekiem, który nie zajmuje się duchowością, jest biznesmenem, zajmuje się rozwojem osobistym, uczy się języków, uczy się opanować emocje przy negocjacjach itd., itd., jest całkowicie nieuzasadnione. Mało tego, taki człowiek wcale nie jest lepszy od tego biznesmena, a jeśli chodzi o rozwój duchowy, a raczej potencjał do rozwoju duchowego, to często jest z tyłu. Powiem Państwu, w skrócie, jak ja to widzę, żeby osiągnąć sukces w rozwoju duchowym, potrzebujesz dokładnie tych samych cech, które biznesmen musi w sobie wypracować, żeby osiągnąć sukces. Nie mówię o gangsterze, przekręciarzu itd., chociaż oni też często niektóre cechy muszą osiągnąć, wypracować. To nie jest tak, że idziesz w rozwój duchowy i ty masz coś więcej niż biznesmen i biznesmen ma ci wyskakiwać z kasy. To nie jest tak. Żeby osiągnąć sukces w rozwoju duchowym, trzeba przede wszystkim dostać się do swojej prawdziwej jaźni. To jest rozwój duchowy. Uświadomienie sobie pełne w wyniku wieloletniej medytacji i samoobserwacji, że marek, czyli umysł, ego... A także emocje, dusza, podświadomość, jak zwał tak zwał. Chociaż niektórzy uważają, że to nie ma, także to są dwa inne systemy. A są też tacy, którzy uważają, że podświadomość jest częścią duszy. Dla mnie to nie ma znaczenia. To jest kłócenie się o, o to, czy, czy w zdaniu powinno być en, czy en. Dla mnie to nie ma znaczenia większego. To są po prostu pierdoły. Więc to jest człowiek, który przez lata ciężkiej pracy, ciężkiego zapierdolu, ujrzał w sobie tę głęboką jaźń, poczuł ją, uświadomił sobie, że jest właśnie tą głęboką jaźnią, która obserwuje swój umysł i emocje, czyli duszę. Umysł, czyli konstrukt społeczny, który jest wytwarzany w procesie socjalizacji od dzieciństwa. Przecież małe dziecko nie ma umysłu, on jest wytwarzany później. I to jest sukces. To jest sukces w rozwoju duchowym. Żeby do niego dojść, trzeba dbać o żywienie, bo złe żywienie powoduje bardzo trudno medytować, gdy masz sraczkę, wzdęcie gazy odbijać i się jest bardzo trudno medytować. Jedno beknięcie potrafi wybić skutecznie z bardzo głębokiej medytacji naprawdę. Trzeba zainwestować w siebie, zrezygnować z papierosów z alkoholu, z narkotyków, z jakichkolwiek stymulantów, nawet z kawy bo każda ingerencja w układ nerwowy to jest ingerencja w, nasz, w naszą tą zdolność medytacji i samoobserwacji Swamirama, historia swami ramy kiedyś chciał się ponoć, nie wiem czy to jest prawda czy kłamstwo Możliwie, że prawda chciał się rzucić do rzeki i powiedział takie słowa swojemu mistrzowi Medytuje chyba tam było o 10 lat, praktycznie całe dnie medytował i odbierał nauki. Jedynym efektem medytacji, oczywiście oprócz rozluźnienia ciała, były bóle głowy. I powiedział, chcę doznać rozkoszy. No, i wtedy, według tej historii, może fałszywej, może nie, Guru go dotknął, dał mu te wrażenie tej rozkoszy, oświecenia chwilowego. Co skutkuje ponoć wielką błogością? 10 lat! Czy Państwo sobie zdają z tego sprawę? 10 lat. Po 5, 8, 9, 10 godzin dziennie medytował. Siadał w pozycji lotosu, wyprostowane plecy. Kto ma tyle czasu? Są ludzie, którzy mają tyle czasu. Czy Państwo sobie wyobrażają, ile energii, ile sił zostało w to włożone? Dziesięć lat robił coś w, 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 i nie miał żadnych efektów. Jakie samozaparcie. Jak on pragnął tego oświecenia. Jednocześnie miał nauki, które mu mówiły, że w końcu dosią, osiągnie spełnienie. Czyli osiągnie błogość, zrozumienie, oświecenie. I medytacja była do tego kluczem. Czym się to różni od biznesmena, który zamiast pójść na imprezę, najebać się, zrobić sobie... 500 zdjęć, nie wiem jak pokazuje język na Instagramie. Uczył się języków, uczył się obsługi programów, trenował występowanie przed lustrem, tak? Bo to trzeba trenować. Nie no ja tego nie robię, a powinienem. Na przykład Cejrowski kiedyś powiedział, że trenował. Pan Adolf Haborodo trenował godzinami podobno przed lustrem przemawianie. Efekt? Kilkadziesiąt milionów trupów. Można, można. Poświęcał olbrzymią ilość czasu, uczył się języków, brał dodatkowe kursy, chodził na MBA. Są też ludzie bardzo bogaci, którzy nie chodzili na kursy, ale oni wbrew pozorom dużo się uczyli. Czytali książki, biografie, poznawali psychologię ludzką, chodzili na kursy, zapisywali się na kursy, czytali specjalistyczne książki. Zapierdalali! Nie czytali sobie fake'a, Joe Monster i innych różnych portali. Tylko siedzieli zapierdalali, mieli marzenie, mieli jakiś cel i zapierdalali po prostu, żeby osiągnąć, poczuć w realu ten cel. Chcieli mieć bańkę, marzyli o bańce, robili wszystko, co tylko się da, żeby ten milion złotych osiągnąć. Czym to się różni tak naprawdę od człowieka, który chce osiągnąć sukces w medytacji? Od człowieka, który chce osiągnąć błogość, szczęście, oświecenie i nieczuć cierpienia. Nie cierpieć, bo ludzie cierpią. Moim zdaniem, człowiek, który z, z determinacją, śmiertelną determinacją dąży do uzyskania oświecenia, stoi wyżej od, biznes, od biznesmena, z tego względu, że jak biznesmen osiągnie milion dolarów, to biznesmen nadal może mieć depresję, nadal może się zabić, nadal nie panuje nad swoim umysłem, tak no, panuje na pewno dużo lepiej niż przeciętny człowiek. Tylko ja mówię o takim uczciwym w miarę. No wiadomo, że czasem trzeba coś przekręcić. Tak mówią, ja nie polecam tego. Nie mówię o jakichś przekrętasach, o tych, co dziedziczyli pieniądze, czy, czy tam jacyś synowie Czerwonej Gwardii w Polsce itd., itd. Mówię o ludziach, którzy wypracowali pieniądze ciężką pracą. Człowiek uduchowiony stoi wyżej, dlatego że on już mocniej poznał umysł, nie będzie miał depresji, nie będzie cierpiał. Jak będą odchodzili bliscy i będzie tracił wszystko, już nie będzie cierpiał, dlatego że on swoją rozkosz ma w środku w sobie. Odkrył w sobie skarb, i ten skarb jest ważniejszy niż wszystko inne. Więc jeśli mu zabiorą wszystko, co ma, łącznie z ciałem, a każdy z nas zostanie mu przez śmierć zabrane ciało, to ten człowiek nadal będzie w błogości, on stoi wyżej niż biznesmen. Ale dopiero człowiek, który naprawdę rozumie, co robi i który coś osiągnął. Bo taki przeciętny Siurosław z, z, z zajmujący się rozwojem duchowym, który myśli, że on stoi wyżej od biznesmena, on stoi bardzo często dużo niżej. Bo taki człowiek w biznesie dojdzie do 40, 50 roku życia, zacznie osiągać swoje cele, mówi, kurwa, co dalej. Ja mam kolegę, który jest multimilionerem, i on mi mówi, no, stracił sens trochę, no, no stracił sens istnienia. Naprawdę. No, bo co dalej, tak? To już nie pracuje. No To są bajki, także trzeba ciężko pracować. On ma do tego ludzi. Nie musi pracować, to się wszystko po prostu kręci. Co dalej? Ale ten człowiek pójdzie w rozwój duchowy. Zresztą często ci ludzie idą w rozwój duchowy. I on znowu, on jest zdyscyplinowany. On będzie potrafił zrezygnować ze słodyczy, z wyjścia gdzieś tam, z imprezy, z alkoholu, z narkotyków. Tak jak rezygnował z tego, żeby coś osiągnąć, I on pragnął mieć ten milion, czy pragnął mieć pozycję, czy pragnął pokazać rodzinie i otoczeniu, że jest kimś, a oni są zerami. Nawet jeśli to była negatywna motywacja, to jednak jakaś była. I on potrafił, potrafił odroczyć tę przyjemność chwilową, zrezygnować na lata z szybkiej przyjemności, żeby inwestować, inwestować w końcu coś mieć. Rozumieją Państwo? Dokładnie. Dokładnie ta sama zasada jest w rozwoju duchowym. To jest droga, na której trzeba zrezygnować z wielu pustych radości dnia codziennego: z alkoholu, z, z kawy, e, z ciastek. Niestety mam przed sobą ciasto, bo to jest taka motywacja, żeby szybko nagrać. Jak widać, nie działa mówienie, gadanie, paplanie do mikrofonu to jest chyba większa pasja niż ciastka. Czyli to jest wszystko są wyrzeczenia. Nie ma, że w rozwoju duchowym idziesz i na skróty będzie droga. Żeby nie stał wyżej od tych co osiągali sukces. Tu i tu droga jest taka sama. Musisz się wyrzeknąć czegoś, żeby osiągnąć spełnienie duchową radość w sobie bez względu na to co się dzieje na zewnątrz ciebie. Czy jesteś bogaty czy biedny, czy jesteś ładny czy brzydki, żeby była w tobie radość i spełnienie. Musisz latami zapierdalać. Nikt ci za darmo nic nie da. Owszem, jedni są bardziej do tego predestynowani, inni mniej. Tak, to prawda. Ludzie zaczynają z różnych poziomów, to jest fakt, niezbity. Ale nawet człowiek, który dostał dużo na początku, może wszystko stracić, a człowiek, który bardzo mało dostał na początku, może bardzo dużo treningiem osiągnąć bardzo dużo. Wyobraźcie sobie człowieka, który są ludzie, co ponad 20 lat pracują. Medytują, chodzą na kursy, kupują nagrania, kupują książki. Ja mam całą masę książek po to, żeby się motywować do tego. Medytują, odstawiają trucizny, syf, chodzą na sport, harmonizują się, tak, uspokajają, robią różne treningi, poznają psychoterapię, psychologię. Ci ludzie bardzo ciężko pracują. Rezygnują z małych przyjemności po to, żeby kiedyś mieć przyjemność ostateczną. To samo robią biznesmeni. Nie wszyscy, oczywiście, mówię o tych ludziach takich, no, z silną wolą, silną motywacją. Tak naprawdę ja nie wierzę w silną wolę. Jeśli bardzo czegoś pragniesz, to będziesz robił wszystko, żeby to osiągnąć. Będziesz wszystko robił. Więc jeśli ten człowiek zobaczył, że ma milion dolarów i tego bardzo pragnie. I to wcale nie jest zły cel. Dlaczego to ma być zły cel? Mając milion dolarów, można sobie przyjemnie żyć. Przede wszystkim można sobie dużo dobra zrobić. Zwiedzać sobie, być niezależnym od zewnętrznego otoczenia, od rodziny toksycznej, od otoczenia toksycznego. To jest jak najbardziej dobry cel. Ja polecam mi cel 10 baniek, bo jak po co bańka, jak lepiej 10 baniek? 100 to moim zdaniem za dużo, ale to jest moje tylko zdanie. 10 baniek i oświecenie jest bardzo fajne. I iść jednocześnie, bo to raczej nie liczmy, że oświecenie będzie od razu tak jak 10 baniek od razu. Praca, zapał, wizja celu. I ci wszyscy, którzy myślą, że w rozwoju duchowym będzie coś na skrócie, się bardzo mylą. W rozwoju duchowym, jeszcze tak jak w rozwoju biznesowym, są piekielnie ważne takie cechy jak dyscyplina, zawziętość. Rezygnacja z chwilowych przyjemności, na przykład ze zjedzenia tego ciastka, może go nie zjem, kto wie. Bo to zbyt No, pachnie ładnie. Z lodóweczki chłodne, herbatka. Nie, może go nie zjem dzisiaj. Może go nie zjem. Zobaczymy. To jest ciężka praca i nie ma nic na skróty. I poczucie takiej wyższości, że o ja medytuję, o ja miałem jakieś tu i teraz, byłem przez chwilę tak, a tamten ma parę bańki, co z tego. No to z tego, że jak tamten gościu zrozumie, że te miliony mu nie dały szczęścia, zacznie wchodzić w duchowość, to on dużo szybciej osiągnie cel, który ty nie jesteś w stanie osiągnąć, jeśli nie masz takiej motywacji. Bo jeśli ktoś latami wyćwiczył sobie samodyscyplinę, walka o swoje cele. Taką po prostu, no taki, no taka sikiera wewnętrzna, ta no, sikiera, kurde, sikierę zada. Wiedzą Państwo, co mam na myśli. No na myśli to akurat mam te ciacho. Ale zrezygnuję z niego. Panie Boże, dopomóż, żebym tego, Panie Dobry Boże, nie zjadł ciastka. Daj mi siłę. Daj mi siłę, żebym odstawił te ciastko i oddał się modlitwie. Także, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że Wytłumaczyłem Państwu, na czym to polega. Zobaczcie, zmiana przekonań podświadomych. Ludzie latami robią afirmacje, wizualizacje. Żeby osiągnąć spokój i mniejszy stres, ludzie latami medytują, wizualizują, robią różne techniki, uspokajają się. Trzeba się nauczyć, po prostu uspokajać się. Tak samo w biznesie uczysz się czegoś, uczysz się opanowywania emocji, uczysz się poznawania mowy ciała, bo to jest bardzo ważne. Te drogi są ze sobą bliżej niż się ludziom wydaje. I wielu młodych ludzi, którzy uważają, że jakim się w życiu nie udało, i oni będą medytowali, patrzą z wyższością, z pogardą na wielu ludzi, którzy tam osiągają sukces w biznesie i w różnych tam projektach. Nie będę Was krytykował, tylko Wam powiem, żebyście po prostu przemyśleli swoją postawę, ponieważ ci często ludzie w biznesie, często ci ludzie w biznesie. I tak na koniec osiągnął więcej w duchowości niż my wszyscy. Także także to byłoby tyle. Um. Jeszcze coś chciałem przekazać, ale już zapomniałem. Także, szanowni państwo, można uznać, że walkę z tym ciaskiem wygrałem i żeby mu pokazać swoją wyższość, to po prostu wezmę Kęsa. Mmm. O kurwa, jakie dobre. Mmm. Dobra, to tylko jeden kęs. <laughs> nie no, kurwa, przegrałem. Znowu świadomie to zrobiłem. Szanowni Państwo, chyba słyszą Państwo ten, bo mam usta pełne słodyczy teraz. Jak słodki, cudowny i pieszczący Państwa duchowy punkt G jest mój głosik. Z Panem, dobrym Bogiem, jeśli istnieje, a istnieje pewnie, albo i nie. Chłop w dom, Bóg w dom. No i drugi gryz za... Jeden był za Fionusie, drugi za Puszka. O, bo Puszek dzisiaj coś choruje, to... O! o no jakże mogłem za, za jedno zwierzę wziąć gryza, a za drugie... Nie, no przecież to jest niesprawiedliwe grzech. A trzeci gryz będzie za moich ukochanych fanów. Mhm. Mm no, jeszcze mam do wymienienia swoich przyjaciół, rodzinę. No przyjaciół to nie mam w ogóle, ale... znajomych. Za rodzinę jeszcze, za pana Boga Świętych, taka jak jeszcze drugie ciasko jest, to jeszcze wymienie Świętych z innych religii, także podję sobie. Dobra, to taki suchar był na koniec. Trzymajcie się, cześć.